Witajcie na kanale politycznym. Szef obrony Norwegii, Erik Kristoffersen, szacuje, że prawie rok wojny, jaką Władimir Putin wywołał, napadając na Ukrainę, kosztowała już tysiące istnień żołnierzy i cywilów. Jak powiedział Kristoffersen w programie norweskiej TV2 Nyheter, rosyjskie straty zaczynają się zbliżać do około 180 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy. Straty ukraińskie to prawdopodobnie ponad 100 tysięcy wśród wojskowych. Liczba zamordowanych przez rosyjskiego najeźdźcę ukraińskich cywili to około 30 tysięcy. Tymczasem poniedziałkowy codzienny raport przedstawiony przez ukraińskie Ministerstwo Obrony informuje o stratach Rosjan na poziomie 120 tysięcy poległych. Strona ukraińska donosi także o swoich stratach wśród cywilów. Do tej pory zginąć miało, jak oświadczył szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Andrii Jermak, 9 tysięcy cywilów. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos ukraiński urzędnik zaznaczył, że na Ukrainie zarejestrowano łącznie około 80 tysięcy zbrodni popełnionych przez rosyjskich najeźdźców. Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka na Ukrainie w wyniku działań wojennych zginęło nieco ponad 7 tysięcy cywilów. Rosja, zdaniem szefa obrony Norwegii, jest teraz w bardzo trudnej sytuacji. Zaangażowali znaczną część swoich sił w wojnę na Ukrainie. Ponoszą ogromne straty. Stracili wiele czołgów, sprzętu opancerzonego i ludzi. Ale zaznaczam, że to jeszcze nie jest koniec rosyjskiego potencjału. Rosjanie wciąż są w stanie produkować więcej uzbrojenia. Nadal ich arsenały nie świecą pustkami. Mogą także zmobilizować jeszcze więcej ludzi. Rosja naprawdę jest w stanie utrzymać działania wojenne przez bardzo długi czas. Podkreślił wojskowy, który uczestniczył wraz z innymi szefami obrony z 50 krajów w szczycie w amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech. Tymczasem zmobilizowani żołnierze z Syberii zdecydowali się otwarcie wystąpić przeciwko swoim dowódcom. Jak sami podkreślają, zostali okłamani przez przełożonych, a sama służba odbywa się w tragicznych warunkach. Odpowiedzialni za ten skandal muszą odpowiedzieć. Słyszymy na opublikowanym nagraniu. W nagraniu wideo, opublikowanym na Telegramie, które zostało dostarczone przez jednego z krewnych występujących żołnierzy, wojskowi z Nowosybirska mówią, że zostali wysłani w pobliże linii frontu bez żadnego szkolenia, sprzętu i wsparcia. Żołnierze Putina apelują do swoich przywódców o wyprowadzenie ze strefy kontaktu i uporządkowanie jej oraz podjęcie działań przeciwko ludziom odpowiedzialnym za ten skandal, którzy wysłali nieprzygotowanych, zmobilizowanych ludzi na linię frontu. Zmobilizowani mieli przejść szkolenie do zadań związanych z obroną terytorialną, ale jak twierdzą, w rzeczywistości rzucono nas do jednostki szturmowej na linię frontu. Z ich relacji wynika, że po 2 dniach walk mają 19 rannych i 2 zabitych. Rosyjscy żołnierze twierdzą również, że wsparcie logistyczne nie istnieje. Nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia, żywności, wody, a środki medyczne musimy zapewnić sobie na własny koszt. Żyjemy w całkowicie niehigienicznych warunkach. Jesteśmy wyposażeni jedynie w kamizelki kuloodporne klasy 4 i hełmy B2, podkreślają w opublikowanym nagraniu. Tymczasem Rosja w reakcji na przekazanie czołgów przez państwa zachodnie przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Sytuację na froncie i w samej Rosji komentuje generał Waldemar Skrzypczak. Każda decyzja Zachodu o wsparciu Ukrainy wywołuje w Moskwie histerię oraz ataki na rządzących w Europie i Stanach Zjednoczonych, starając się podważyć te decyzje i oskarżając o eskalację. W odwecie dokonują ostrzału miast ukraińskich. To nie zmieni tych decyzji i woli wsparcia Ukrainy. Czego Putin by nie zrobił, to będzie w coraz trudniejszej sytuacji. Podkreślam, że 14 leopardów polskich lub niemieckich nie zmieni losów tej wojny. Ukraińcom potrzeba więcej sprzętu pancernego. Potrzebna im pięść pancerna, która zrobi wyłom w armii rosyjskiej. Kluczową kwestią jest nowoczesny sprzęt, ale i jego ilość, która
która pozwoli przygotować do działania kilka batalionów armii ukraińskiej. W obliczu wsparcia, jakie dostaje Ukraina, Rosjanie przyspieszają. Ukraińcy muszą nauczyć się ten sprzęt wykorzystywać w działaniach bojowych. To proces, który wymaga szkolenia pododdziałów pancernych. Jeżeli chodzi o Leopardy i Challengery, to taki proces trwa około miesiąca. Jeśli chodzi o Abramsy, trwa to dłużej. Trzeba stworzyć warunki do szkolenia, nie mogą się one odbyć na Ukrainie. Polska powinna brać w tym udział, warunki u nas w kraju są. Ważna jest też kwestia gromadzenia zapasów i amunicji do leopardów. Amunicja leopardowska jest amunicją doskonałą. Skupienie części tej amunicji na terytorium Polski będzie kluczowe. Ten proces musi być przyspieszony. Zmieniła się filozofia Zachodu. Jeszcze niedawno polegała na dawaniu sprzętu defensywnego, teraz to sprzęt ofensywny. Czołgi, by były skuteczne na polu walki, muszą działać w środowisku, które zapewnia im ochronę. Ukrainie trzeba dać inne systemy walki, na przykład pozwalające na głębokie uderzenia na terytorium Rosji. Jest blisko decyzji o przekazaniu Ukrainie samolotów, które są zdolne do przenoszenia rakiet dalekiego zasięgu. Jak dostawy zachodnich czołgów mogą w ogóle wpłynąć na losy wojny? One trafią tam nie wcześniej jak w marcu. Czyli trzeba się liczyć z tym, że one będą już po tej ofensywie rosyjskiej. Te decyzje, które zapadają teraz na Zachodzie, powodują to, że Rosjanom zaczyna się spieszyć, bo oni wiedzą, że mają mało czasu. Bo jak będą chcieli uderzyć za 2 miesiące, to spotkają się już z nowymi czołgami w rękach Ukraińców. I nie tylko czołgami, ale też być może samolotami i innym sprzętem. Dlatego Rosjanie będą chcieli wykonać to uderzenie, dopóki Ukraińcy jeszcze nie mają tego potencjału, który deklaruje teraz Zachód. Moim zdaniem potrzeba co najmniej 300 czołgów, żeby Ukraińcy mieli silną pięść pancerną, która pozwoli im rozbić główne siły pancerne armii rosyjskiej i stworzyć warunki do odbijania utraconego terytorium. Jeśli chodzi o porównanie potencjału w czołgach, to Rosjanie będą mieli przewagę 3-1 liczbowo. Natomiast jakościowo na pewno będą ustępowali Ukrainie. Czołgi rosyjskie w konfrontacji z zachodnimi, przy założeniu, że obie załogi są wyszkolone, wypadają gorzej. To będzie stosunek w walce 4 czy nawet 5-1 dla Ukraińców. Czyli czołg natowski, zanim sam zostanie uszkodzony, zniszczy 4-5 rosyjskich czołgów. Przy wyszkolonej załodze to jest kluczowa rzecz.